Cześć, witajcie pogromcy smoków i innych bestii. Z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagrajmy Wiedźmina. No dobrze, teraz tak, co my mamy? Wieczną bitwę. Nie ma mocnych wergen, wór pełen piór. To właśnie, to jest, kurczę, coś do... Wrócili do niego później mamy. Powracające wspomnienia dzikiego Gona i wyspa jabłoni. Zabójcy królów to jest w szlakle, to podejrzenia na Toraka. Zaczekaj na rozwój wypadków, no i tutaj mamy wrócić do Alora później. Okej, okay, wiecie co? Zróbmy to siłowanie na rękę, bo w sumie rozerwijmy się trochę jako wiedźmini, tak? Później populujemy jeszcze trochę na potwory, zajmijmy się, you know, wiedźmin staw i tego typu rzeczy. Aha, okej, okay, to oczywiście karczma, czyli musimy zejść na dół. I tak, właśnie, czy ja miałem w ogóle z ekwipunka posprzedawane rzeczy? Harpia, miecz. Obrażenia zadawane przeciwko harpiom. Dobrze, to tam nie jest nam potrzebny boost 12%, bo to by było 10 obrażeń. Aczkolwiek. A właśnie, i też ktoś mówi, że ogólnie wiedźmi to kurwie dupy wszystkie powinien przelecieć. Więc od tej pory zaczynamy ruchać jak dzicy. O, kolejny. Wpuścisz jednego i za... o tobie słyszałem. Cześć. Jesteśmy krasnoludki Kopsasa. Kopsasa. Ej, kogo moje kaprawe ślepia widzą? Geralt z Rivii odwiedził starego Jarpena Sigryna! Siłowaj na rękę, dawaj. Zoltan mówił, że na rękę nie ma na was mocy. Nie mylił się! Wspominał, jak go rozłożyłem? No jakoś nie. Stary pierdoła. Skrubujesz się ze mną? W każdej chwili! To co? Pokaż, na co się stać. Dobra, dawajcie, dzisiaj trochę wał ochotę. Tu serem i starymi onocami. Chłopom już posiedzieć. Się nie chce gnoju przerzucać. Wojaczka im się marzy. Łupy. A niech sobie śnią na jawie. Może nie pokażą pleców topornikom Henselta. To poważniejsza sprawa. Im się marzy wolność i równość. Ładnie, dziennikarze. Nieźle cię w tym Kermoren wytrenowali. Z ciebie też nie ułomek. Okej, okay, kompanii Zoltana. Zoltan wspomniał, że wasza kompania to prawdziwi mistrzowie w siłowaniu się na rękę. Kiedyś nie było na nas mocnych! To sprawdźmy, czy teraz by się znaleźli. Dawaj! Próbujemy się! Pokaż, na co cię stać. Drugiego. A ten wiedźmin to... co to za jeden? Przemierza krainy i zabija potwory za pieniądze. A czemu mu się tak ślipia świecą? Bo go za młodo czarodzieje zmutowali. No patrz, jakie rzeczy się dzieją na świecie. Bo go za młodu czarodzieje zmutowali. Jesteś pewien, że nie masz krasnoludzkich przodków? Powiem ci, jak odzyskam pamięć. Rzuć kamieniem za siebie, a trafisz czarodziejkę. Takie czasy. Chyba o tobie jest Geralt, prawda? Stryj mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskię. Stryj? Cecil. Pomagam mu przy zarządzaniu wergen. Jestem Skalen Burdon. Witaj. Zmierzysz się ze mną na rękę? Czemu nie? Słyszałem, że lubisz się siłować. Wergen nie ma dla mnie równego. Chętnie bym to sprawdził. Nie dobrze, tak prędko. Dobrze. Mam swoje zasady. Zmierzę się z tobą, jak rozłożysz Jarpena i Sheldona. Pokaż, na co cię stać. Próbujemy się? Dobra, dawajcie. Pokaż, na co cię stać. Ale czarodziej na wojnie? Gadam, czarodziejka? Przydają się. Dosyć wspomnieć sobem. A trzeba bawszylom przyznać, że nie tylko dziobem kłapać potrafią. Są odważne i skuteczne. Sabrinie Glewisik na przykład zdarzało się przywalić pięścią w stół, gdy Henselt mówił. I pewnie dlatego już nie żyje. Prędzej skałę kutasem rozłupię, niż pokonam cię na rękę. To wygląda na to, że jestem nowym mistrzem wergen. Przegrać z białym wilkiem? Żaden wstyd. Jest tylko jeden, co mógłby się z tobą równać. Ta? Kto? Mocarny Numa. Siłowałem się z nim w Kowirze. Potem przez tydzień nie mogłem ruszyć ręką. Podobno gra nieuczciwie, ale może to tylko wymówki pokonanych. Jakbyś z nim zwyciężył, to pozdrów go ode mnie. Dobra. Wiesz, patrzę na tego wiedźmina. Nie ma mocnych na wergen. Coś niezwykłego. Jest tak, wór pełen... wróćmy do niego później, zaczekaj na rozwój wypadków. Wieczną bitwę zróbmy może.
On z tych, co zmieniają losy królestw. Prawda, prawda. Aż zobaczmy. I właśnie, sprzedajmy parę rzeczy. Te miecze, takie rzeczy, duperele, wszystkiego się musimy pozbyć, bo to faktycznie nam tylko zabiera miejsce w inwentorzu. I tak mamy go jeszcze dosyć dużo, ale... Okej, let's make a deal. Zbroja ta. A, bo to jest zbroja Seltrika, właśnie, dlatego ona nic nie waży i nic nie kosztuje. Okej. Jakieś receptury masz fajne? Wiecie co, kupmy wszystkie, które są. Bo zawsze... Receptura to receptura, dobrze to mieć, a dużo nie waży. A nie, tu tylko medytacja, alchemia i teraz tak. Teraz się pobawimy. Gawron. Gawron to jest coś, co musimy robić w dużej ilości. Kartaczy 6. Kot. Jaskółka. Dobra. Co tu jeszcze zawsze używałem? Wilka? Wilkę? Nie. Było coś innego, coś takiego prostego właśnie. Może to było ta krew i flaki, bo to zwiększało obrażenia miecza. Chociaż zobaczymy. Dobrze. Okej, zobaczmy drzewko rozwoju. Mamy 2 punkty do rozdania. Żywotność. Tutaj to szanse na zabicie natychmiastowe. O, redukcja obrażeń, to jest coś, co się przyda. Okej, i teraz tak. Właśnie trofea. Zbroja plus 4. Skaczerba daje nam 8. Skaczerba raczej nie zrobimy z tym nic. Właśnie. Gdzie mogę wrzucać w ogóle te mutageny? Do srebrnego miecza? Nie. Będę musiał... Są mutageny konkretnych znaków. Chyba. Nie wiem, Jezus Maria, nie znam się na tym, przyznam. To jest dla mnie czarna magia, nie? To jest czarna magia dla mnie. Okej, pogadajmy z nim jeszcze raz. I teraz tak, receptury nie. Rzemiosło, alchemia. No z alchemii możemy w sumie wszystko sprzedać. Jajka harpi. Nie, mutagenów nie będę sprzedawał. Mózg kaczerba. Oczy harpi. Kejrana krabopająka, nie? No to wszystkie gówno, które w dużej ilości spotykamy, to możemy sprzedać, nie? Takie rzeczy, które są jakąś rarką, tak jak na przykład te mamy te oczy Kejrana i całą resztę syfu, to wolałbym tego nie sprzedać. Teraz tak, rzemiosło, ametystowy pył. Dobra, sprzedajmy całe dratwę też. Rudy sprzedamy. Najwyżej potem będę latał i biegał i szukał. Runa ziemi. Tych solidnych sukien mamy w pip. Właśnie, bo ja miałem przecież iść i miałem to przekuć. O Boże, teraz nie wiem, czy źle nie zrobiłem. Nie wiem, czy teraz źle nie zrobiłem. No dobrze, trudno, zaraz zobaczymy. Pociągniemy ten wątek wiecznej bitwy w tym odcinku, ogólnie. Nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? Jak przemyślałeś sprawę? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obejrzyj moje towary. Wykonaj dla mnie przedmiot.
Ametystowy pył nie. Utwardzone buty też nie. O, olej, nie, skóra, tak. Solidne sukno. No i dupa, nie. Tu potrzebny jest olej. Idź pan w pizdu. Ej, moment. Aha, bo on miał mało z tego samego, z samej zbroi, miał mało, za mało. Diamentowy pył. A nad czym tu się zastanawiać? Norwet to nie byle krzyka. No to trudno, no obejrzyj, sprzedamy moje trochę. Sprzedamy trochę. To jest rzemiosło, no skóry. Bo fakt jest taki, że tej skóry mamy rzeczywiście w pip. Sukna tak samo. Niestety, no nic z tym nie zrobimy więcej, bo się nie da na ten moment. A muszę trochę zmniejszyć sobie kapa, naprawdę, bo inaczej to będzie lipa. Okej, ulepszenie zbiory, kipiel, ulepszenie miecza. Czas trwania 5 minut, to olewamy. Krew i flaki robiliśmy teraz. Olej na insektoidy, na trupojady, na upiory. Pajęczy wyrzucamy. Są wzmocnienia, to może... Może coś z tego wykorzystamy. Teraz tak, eliksiry. Gawrona używamy, jaskółkę też, kota też, puszczyk. Ja wilgi możemy sprzedać, bo one nie są jakieś super dobre. Wiem, że je robiłem przed chwilą, ale... No i to trofeum z Keirana. No, też sprzedamy, bo ono nam się nie przyda. No i w sumie reszta rzeczy to jest... Elfy, dużo... To są wszystko rzeczy, które już nam się nie przydadzą, nie? Teraz tak, żywotność. Ulepszenia. Tu gdzieś był pancerz, który dawał nam 2. Tak. Żywotność i odporność na krwawienie też. Obrażenie od znaków nie, ale tu jeszcze żywotność, tak. Ulepszenie zbroi. No dobrze, no to są rzeczy, które przynajmniej tu wpakowaliśmy. Nie mieliśmy takiego przywódcy w armora trochę. My, elf to elf, krasnolud to krasnolud. Elf to elf, krasnolud to krasnolud. Podoba mi się, jak oni się kłócą o takie rzeczy. Ale fajne, bo tutaj bardzo, bardzo fajnie czuć tą politykę, nie? Że to wszystko tą polityką jest tu przesiąknięte, nie? To jest naprawdę fajny klimat. Dobra, to teraz tak, tak jak też mówiłem, każdą dziewkę, którą spotkamy, musimy chociaż wychędożyć. Będą 18 plus na odcinkach, będą. Albo i nie będzie, bo będę zbyt leniwy. Dobra, weźmy udział w bitwie duchów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo jestem ciekaw, czy teraz będziemy faktycznie mogli się zmierzyć z nimi. Wydaje mi się też, że będzie to coś na zasadzie jakiegoś boss fightu odnośnie tego gościa, co tam było mówione. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywa dokładnie. Weź udział w bitwie duchów. No, musimy przejść tędy. Oj. Czuję, że będzie problem z tym, nie? Ale okej, dobrze, zrobimy ten klimacik. Wór pełen piór, możemy coś tam jeszcze zrobić, także to też będzie trzeba, ten następna rzecz, którą zrobimy. Dobra. Ciepło, ładna ta jesień. Owoce pewnie obrodziły. Dobra. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać wrażę łby! I to zaraz! Wyrżnąć te kedweńskie kundle! Spokojnie, jeszcze nie pora. Czasami zapominam, o co się bije. Potężni królowie muszą toczyć wojnę.
To niechby się Demawent z Henseltem na ubitej ziemi spotkali i załatwili co trzeba. Mój szwagier pochodzi z Kedwen. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Towar sprzedali mi dobry i taniej niż u nas. Zamknąć się do kurwy nęcy! Każdy Kedwenczyk to bydle. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę. Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać? Skurwysyńskie nasienie. Na nich! Nie? Czekać na sygnał. Nie ma co zwlekać! Milczeć! Łucznicy! Podpalać strzały! Cel pierwszy wał! Na nich! Zdobyć wraży sztandar! Okej. A czekajcie. No tam. Widzę, że zadań nam zakończyło się niepowodzeniem już od razu. Nie wiem czemu. To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Mam krew na rękach! No jak rozumiem... Jesteśmy Wiedźminami, co nam nie robi. Ja widzę, że wystarczy... Wystarczy dostatecznie szybko biec, to chyba... Strzały nam... Przerwać ostrzał! To jeden z naszych! Przysyła mnie dowódca Murej Chrągwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisik, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, guślarko. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Idziemy w bój! Może i skończyłeś ze mną, ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą. Na dowę, Sibek! Jak możemy ci pomóc, Sabrino?
Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem górnego Edir. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz zdana tylko na siebie. Jestem gotowa. No i co dalej? I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem. Znajdzie się na tym polu Kedweńczyk, który rozrusza Seldgirka z Gulety. O, potężny miecz on ma, naprawdę. Powiem szczerze, ten miecz to byłoby fajnie mieć. Ile? 140, wow. No to... Dochodzę do wniosku, że my mamy słaby staw. A przy ciężkim uderzeniu? A przy ciężkim uderzeniu ma mniej się damage chodzi. Ładnie. Trebusze utorują nam drogę, koledzy. Czyli generała, czy prawdopodobnie ten spalony kawał, tą palę drewna będziemy musieli bić. Domokrążca. Zawsze chciałem go spotkać. Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. Seldkirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Robię to tylko dla moich ludzi. Chociaż nie, na to srebrny. Do piachu, psie. Oszczędź. Zawiodłeś mnie! Kim jesteś? Stawaj! Dobra, ciekawie. No, w sumie mogliśmy jakieś poty łyknąć. Chyba nie będzie taka prosta bitka. Zdecydowanie nie będzie prosta bitka, czuję. Pytanie, czy blok coś... Nie, blok nic nie daje. No. No ale odejdź, odsuń się. Trzeba go wyłapać, kiedy on szarżuje. Albo na zasadzie atak, atak i ucieczka. No. Łucznicy! Dobra, nie ma tarczy. Przydało się odbijanie strzał. No, to będzie trudna walka chyba.
Coś będzie... Au. Trybusze! A, źle. Darobiliśmy chyba trybuszem w łeb. Czerem. No ale nie mam chyba też jak wypić tutaj potów szybciej. Tak, chciałbym czytać ostatni zapis. Użyjmy w sumie tych kartaczy, nie? Do rozwalenia mu tarczy. Zdychaj. A, spoko, gro, dziękuję. Ej, no bez jaj, no nie da się podnieść mi. Aha, on się wtedy jakby tak rozkłada. No dobra. Rozkłada i sunie w naszą stronę. Łucznicy! No. Trybusze! Perfidne jest to, jeżeli mamy... Jeżeli mamy dostać dwa strzały na przykład za jeden. Bo nie wiem, teraz zasięg uniku by się przydał, jak nic. Nie wiem, w którą stronę mam od niego uciekać, jak z nim walczę, szczerze powiem. I zobacz, jaki on ma w ogóle zasięg z tego gówna swojego. Trybusze! No i odskoczysz i tak, kurwa, w pierdol, nie? Ja jebie! Ja wiem jedno, dwa strzały dostanę, jeszcze dwie lepy na pysk. Łucznicy! Dwie lepy na pysk dostanę i... Dwie lepy na pysk dostanę i jestem martwy i zdaję z tego sprawę, to jest najgorsze. W sumie, zmieńmy znaki może na... Jerden. No, żeby się trzymać go. No, ja nie wierzę. Jakie to było. Zostać w domu, Fandelgrif. Przeklęci magowie. Szkoda umierać po takim zwycięstwie. Bogowie! Jest sposób walczyć przeciwko takim czarom! To czarodziejski grat! Ogień nieczysty! Biada nam! Dlaczego to robią? Jak głosi przepowiednia i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia! Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was! Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. Nie już widzę, gdzie mamy się dostać. Dzida, trzeba wiać. Ciekaw, co z tego nam z tej zostanie. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejsze panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie, uderz teraz, górne Edirn będzie twoje. Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem.
Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. Mhm. Ciekawie. 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Czyli my de facto znaliśmy Leto. Obudziłeś się nareszcie. Umarłem, czy mam halucynację? Za świat, jakbyś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Nigdy nie mówiłeś, że idę na pewną śmierć. Nigdy nie przestałam w ciebie wierzyć. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn? Z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. O mrzonka. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o Dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. Jak się czuje Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Vergen. Jest w swoim żywiole. Oblężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego Wiedźmina i mnie. No też Asia. Może zdejmując klątwę pomogłem Henseltowi i naraziłem Edirn. Ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. No, obronę. W sumie przeprowadźmy jeszcze obronę. Nie wiem, też czy to będzie tak, wiecie, hop siup, ale... Przywdziejcie pancerz odwagi. Nie miejcie litości. Bogowie są z wami. Gdzie jest w ogóle mój miecz? Hetmańczycy ruszyli! Każdego odbiórka! Już! Będzie gorąco, mówię wam. Marne mamy szan... Serio. Solidny zło... Nie takie kij mów żyć marne! To krasnoludzka. W każdej chwili możemy spodziewać się Henseltowych badalców. No a tam, z ludźmi Henselta to sobie poradzimy. Zoltan, przygotuj obronę bramy głównej, ja... Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, że albo ja, albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził.
Henselt zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Tak, całkiem by się psia mać załamał. Jak przygotowania do przyjęcia gości? Nie bój nic. Poczęstujemy ich jak każdego, co jest potrzebne, jak wrzut na dupie. Chłopaki aż palą się do bójki. Ty rób swoje, a kedwejskie łby będą fruwały jak spasione gzy. Wierszem gadam. Kedwejczycy idą! Kurwa, więcej ich matka nie miała? Czas poczęstować ich wrzącym olejem. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. Ja biorę lewą stronę, ty prawą. No dobra. What the fuck? Czemu oni już tutaj są? Kto im w ogóle pozwolił tu wejść? Ale pobijmy się jeszcze z nimi. Kilku chłopa. Siądźmy trzeba. Jak ich nie zalejemy olejem, to oni zaleją nas swoimi kedwejskimi dupami. Ale trzeba trochę ich też tutaj. No w sumie. No dalej! Razem! Dobra, poszło. Dobry pomysł z tym gorącym olejem. Teraz się trochę przypierdzi. Na pewno nie zmarzną. Patrz, jak się rumienią. Tyle, że trzeba przerumienić jeszcze pozostałych kolegów. Tego chyba nie zabijemy. Nie, zabijemy, da radę. Oni tutaj mają jakby jakieś buffy czy co? No, od razu, przywitanie. A, mamy wrócić pod bramę. No dobra, no tutaj sobie w sumie poradzą. Tych kilku kuszników też tutaj powinno dać radę. Za drugą bramę, bo wybiją nas do nogi! Odwrót! Czemu się mam wycofać? Trzeba przytrzymać tyle chłopaków. Nie pierdzieć mi tu gacie, tylko mig! Trzeba się cofnąć troszeczkę, rzeczywiście. Arka Zala. Nie pierdzieć mi tu gacie, tylko migę na mury! Prowadź, wodzu. No, przecież będziemy musieli się po niego też ruszyć. Zawrzeć bramę! Tak jest! Nie pierdzieć mi tu, wow. Gacie, tylko migiem na mury! Prowadź, wodzu. Mierz w dłonie i jedziemy. Trzeba parę kadwańskich łup przepierdolić. Trzymać szyk! Pokażmy, jak walczą żołnierze Edirn! Górne Edirn! Saskia! No co, drabinę odpychamy? Nie możemy zepchnąć drabiny. A szkoda, to powinno być możliwe. Nie kręć się tu! Tu kilku ludzi do... do rozmów. No a czemu temu jednemu nic nie robimy? Czy on taki głupi biegał w kółko? Ej, pojedziemy z nimi szybko. Chociaż trzeba przyznać, że trochę dużo ich tu zachodzi. To chyba było to 5% szansy na instant kill. Kadweńskie pomioty. Ciekawie w sumie, co z tego wyjdzie, bo ten maga, tego maga się najbardziej boję.
No jestem ciekaw też, co Filippa wykombinuje. Tak w sumie z kąta w kąt będziemy latać teraz, to... W sumie pięknie wyglądają te piruety. I sami też w sumie nic nie tracimy. Jestem ciekaw, ile też ta obrona tu będzie miała trwać, bo nawet jeżeli on by miał batalion chłopa, to raczej ciężko byłoby go. Odparliśmy te kedweńskie zdziry! Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają! Oleju ci u nas dostatek! Kolejny szturm! Przygotować się! Zwycięstwo będzie nasze! Okej. Rank up to na pewno redukcja obrażeń. Nie ufam czarownikom. A ty, kolego? Nie teraz, Wiedźminie. W sumie takich... W górę topory! W sumie stado takich... klasycznych krasnoludów. Wielki topór, jak on sam. A, to było fajne. Nie ruszyłem nic z ataku, a on tak... petardo doskoczył. I fajny jest też ten patent, że zobaczcie, dopóki oni rzeczywiście nie podejdą blisko, to cały czas kusza i na dystans trzymają wroga. Górę topory! O, drugi raz weszło to 5%. Come on. Myślę, że nie będzie problemu z tą obroną, ale ciekaw jestem, czy to dlatego, że... Nie wiem, jestem spokojny z spamerem, jeżeli chodzi o walkę w Wiedźminie. Nie bawię się znakami ani nic. Czy dlaczego? Ale ogólnie najbardziej martwi mnie to, że ta burza przywiera coraz mocniejszy, że tak powiem, obrót. I to jest niebezpieczeństwo, które może nam naprawdę coś tutaj zrobić. Łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą, są uparci jak krasnoludzki chłop. Tylko jaja mają mniejsze. Wiedźminie, potrzebuję twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. Jeżeli Henselt odkrył przejście, to ma nas w garści. Łagodnie sztorwał jego maciują. Jeżeli uderzą z dwóch stron, nie utrzymamy twierdzy. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wymatożone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. Nie powinnaś tam iść. To zbyt niebezpieczne. Od kiedy to unikam niebezpieczeństw? Wszyscy wiedzą, co robić. Poza tym zdążymy. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewanie od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź. Zaskakujesz mnie coraz bardziej. Myślałam, że Wiedźmini nie mieszają się do polityki. Polityka mnie nie interesuje. Jednak stanąłeś po naszej stronie. To już cała armia? Więcej ich nie było? A gdyby walczyli pod sztandarem Kedwen? Coś kiepsko się z tym Kedwen Żaden krasnolud nie będzie walczył za Henselta. No to też jest fakt, nie? No jestem ciekaw, czy tutaj w kopalniach coś znajdziemy. Może być niebezpieczne połączenie. Może być bardzo niebezpieczne połączenie.
Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, no nie? Coś czuję, że skapnie nam trochę tej jej dobroci. Najmicie? Najmic na straż? No nie, no naprawdę. No Kedwen już tak nisko upadło. A wiadomo, no najniższa linia oporu, jeżeli chodzi o walkę, no ale... Come on. Naprawdę? Dobrze, jademy dur wtedy z panami. No, widzę, że musimy jedną rzecz zrobić po tej bitce. No. Cyk, ładnie. Okej, okay, medytacja. Picie eliksirów, bo nie będę po nocy chodził. I tak, kot. Jaskółka. A wiecie co, może nie jaskółka, tylko puszczyk i gawron, o. Puszczyk i gawron lepiej nam się spisze. Cyk. Przerzucić kark na lewo i na prawo. Lecimy, Durś. Panie, już niebawem dotrzemy do Vergen. Zaskoczysz ich. Ha! Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po norach z Wiedźminem! Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy. Zabić ich! No, powiedzmy tak, skurwysynu. Za takie pierdolenie umrzesz to szybką śmiercią. Cyk. Co, że Saski trzeba pomóc? What? Okay. Okej. Wiedziałem, że kobieta zmienną jest, ale że aż tak? Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś Wiedźminem. Stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi. Dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. Gdyby smok wspomógł obrońców Vergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz?
Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Vergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele Górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy cię potrzebują. No, to jest to. Ale udało nam się odeprzeć ten atak stąd. I to chociaż tyle dobrze. Miecza w dłoniach i jedziemy, Durś. Come on. Tylko jeden zmieńmy na Igni. Będziemy podpalać, jak będzie trzeba. Zobaczymy. 50 sekund jeszcze. Nie mogę sobie pozwolić nawet na krótką medytację teraz. Jest lipa troszkę. Ale Saskia, przyznam, zaskoczyła mnie w tym momencie. Co się działo, kiedy nas nie było, Zoltan? Pastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba ona. No, brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trolla! Znam te parę. Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, to niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. Może być ciekawie. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy! Nie odeprzemy ataku! Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! A może się boicie? Może lepiej wywiesić białą flagę? To takie proste! Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki. Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczesną, kryjąc się po lasach. Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko. Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No, Henselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Edirnskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową, bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Pokażmy Henseltowi prawdziwą wojnę! Zajebiste. Czyli co, znowu mury? No dobrze, znowu mury. Witaj! Skąd pozdrawiam! Trzeba będzie znowu kilka łbów przetrącić, ale...
Już teraz troszkę innych rycerzy rzucają. Nie wiem, czy to padł nasz, czy nie nasz. No. I... przejęty. Widzę, też się robi wojna magów. Bo ten pierdoła Demavent, bo chyba ten Demavent stoi tam. Tam też ktoś był. Tylko z naszej strony raczej. Jorvet. Terroryści, mordercy, komando śmierci. Lub szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogłem Jorvetowi. Zaufałem. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. No, to jest ciekawe, czy mogliśmy w sumie jakoś tutaj to... Jedno jest pewne. Elfy to najlepsi łucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jorvet, w samą porę. Jewir ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorveta i zamknijcie główną bramę. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna! Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy. Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan Chivay by sobie nie poradził. No nie ma! Okej. No to co, to do Jorveta. Do Jorveta, kurwiego syna. Tylko pytanie tak, którą stroną teraz musimy do niego się dostać? Nie wiem, tędy? Szczerze przyznam. Nie wiem. Albo nie, głównym placem pewnie. Pewnie głównym placem. Nie spodziewałem się was tutaj. Trole pamiętają! Ty dobry, te dwa myślę. Tędy nie przejdę, no to moment, jak ma się dostać do Jorveta? No ja serio teraz pytam. Może musimy tu wybić ich? No, tylko żebyśmy mieli jak skoczyć nawet pod niego. O, blit. Ale sobie przy tym, ile teraz ciosów już wzięliśmy na klatę, to... Nie, nie mogę tędy, tędy też nie. Czekajcie, znowu trzeba odpalić mapę, bo mamy się dostać tu, do Jorveta, tak? Ej, no serio. Poważnie zadaję to pytanie, jak ja się mam tam dostać? Aha, to jest jedna drabina taka, która jest nieobjęta, powiedzmy, cenzurą. Pewnie jakbym za Zoltanem poszedł, to bym od razu znalazł. Wciągnąć drabinę! Tak jest! A, czyli jedna dodatkowa. Jorvet. Musimy się przedostać do bramy głównej, natychmiast. Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Tak, musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzać się! Do bramy! Dobrze. Jednak, wiewióry to wiewióry. Już słyszałem parę opinii, że źle robisz.
że źle robię tutaj bratając się z nim, ale... Witam się w sumie... Czapy grają. Poszło! Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Panie! Jakie rozkazy? Poddajemy się. Zetnę mu głupi łeb. Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko. Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Vergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lochmuin. Przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, Wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suki. Chop, chop. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filipa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Ja, król Henselt, władca Kedwen. W obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru pod przywództwem Saski z Vergen. I przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w Lochmuin. Jesteś wolny. Pokażcie królowi drogę. Na nas już czas, Saskio. Tak. Nie podoba mi się to. Co? Saskia. Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. No. Zniknęły. Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Śpieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. No, jeżeli Filipa coś jeszcze kombinuje. Rozejrzyjmy się. Co tu może być? Oren? Żaden Oren nie śmierdzi. Nic prócz babski. Jorvet, tutaj. Mam coś. Co to jest? Księga Mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się.
Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? Nawet jeżeli nie ma, to i tak jest bardzo cenna. Pewnie są tam receptury, dzięki którym Eilhart niejednego wysłała na tamten świat. Masz rację. Znalazłem opis Taumadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierp. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znam je na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskię, dodając róże do antidotum. Zabiję sukę. Kurwa. Filipa ma do dyspozycji magię i smoka. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Lochmuin. Zatem ruszajmy, Gwynblade. Ja pierdolę, kurwa, intryga za intrygą. Czy to się kiedyś skończy? Ale nie, powiem wam, intryga petarda, intryga pierwsza krew, nie? Pierwsza ta, nie? No nie ma co. Dobrze, tutaj te dwie rzeczy z paprany. Okej, ale wiecie co? W tym miejscu też skończymy odcinek i do następnego. Trzymajcie się, hej!